2020 rok to był ciekawy rok dla Simsów. Zobaczmy sobie co zostało wydane. Z dodatków mieliśmy śnieżną eskapadę i życie jako, No pod tym względem chyba 2019 był lepszy, bo mieliśmy uniwersytet i wyspiarskie życie. Z pakietów rozgrywki mieliśmy wyprawę na Batu. Po pro... Jakby myślę, że możemy po prostu to pominąć. <laughs> a z mieliśmy włóczkowe historie. Tak w sumie mało tych rzeczy wyszło, bo kompaktowe wnętrza wyszło chyba jeszcze w roku 2019? Tak mi się wydaje? No nie, 19 stycznia, czyli tak bardzo na początku tego roku. Nie, no to kompaktowe wnętrza to był dobry dodatek, zdecydowanie. Jeden chyba z najlepszych tutaj wszystkich przedstawionych, na pewno lepszy od włóczkowych historii, lepszy od wyprawy na batu. Jeden z takich ciekawszych konceptów mógłbym powiedzieć. Natomiast ja robiąc rok temu film o tym, co chciałbym zobaczyć w 2020 roku, to był dodatek z farmą, wiecie, z zwierzątkami, z takimi rzeczami, no i nie udało się. W tym roku też zrobię taki film i też będę tego chciał. I też będę, jakby, liczył na to, że to się pojawi za rok. W 2021, który musi być lepszym rokiem od tego, prawda? Natomiast, jak jej czegoś nie zrobi, to moderzy to zrobią. I farma nadchodzi z modami i jest stworzona przez Erniego. Ernie to jest twórca otwartego świata, o którym nagrałem wam już film. Teraz wam poleci kilka przebitek o tym, jakby, pokazujących tych Otwarte świat, jak on to zrobił. Ten facet ma taki talent, jakby, wyobraźcie sobie, ten otwarty świat, wiadomo, nie jest idealny. Ale on zrobił z niczego coś i to jest działające i to nawet dobrze działające, więc to jest typ, który ma talent po prostu taki, że ja wierzę, że to że on teraz wyszedł z trailerem właśnie farmy do The Sims 4 to ja po prostu wie, że ta farma będzie dobra nie będzie taka, jakby ją zrobił jej, oczywiście ale to będzie dobre i zobaczycie to więc zobaczmy sobie ten trailer no i jest coś takiego, jak widzicie Ernie The Sims Plus on już tworzył właśnie otwarty świat, widzieliście to no i mamy Farmland, to było wrzucone 1 grudnia zdobyło 300 tysięcy wyświetleń i jest bardzo dużo łapek w górę, więc wydaje mi się, że to może zapowiadać się bardzo dobrze jeszcze nie oglądałem tego trailera, nie wiadomo kiedy będzie premiera natomiast chciałem wam po prostu, was po prostu poinformować, że coś takiego Nadchodzi i sam zareagować, jakby na to, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Także zobaczmy. Jestem ciekawy, przyciszmy sobie lekko muzykę i co tu będzie, co widzimy. Wydaje mi się, że jest to w ogóle zupełnie nowy świat, troszeczkę podobny jest do tego z psufikotów który nazywa się Bridleton Bay. Musiałem sobie przypomnieć, tak mi się wydaje. Też jest taki jesienny, coś w tym stylu. No i oczywiście Arnie prezentuje. Ernie chyba się to czyta. Mamy jakiś kościółek, coś takiego. Nie, to jest zdecydowanie inny świat. Nie ma takich budynków nigdzie, tak mi się wydaje. To wygląda dobrze, czyli mamy kolejny nowy świat niego. To jest niesamowite. E, Jażdżą sobie samochody, nowe, nowa paczka modów. Okej, okay. mamy jakichś teamów, którzy sobie rozmawiają. Przy tym kościele, nie wiem czy to jest, no, no, tak to wygląda, jakiś kościół, coś takiego. Był otwarty świat nowy i mm. snopki jakieś, jakiś wiatrak, traktor jest nawet. Ale super, zobaczcie, jakie tam jakieś shopy, coś takiego, coś w tym stylu. Bardzo dobrze to wygląda, no nie oszukujmy się. Serio? Zobaczymy, co dalej. Ciekawe, czy tym traktorkiem będzie można sobie jeździć, czy nie. Jest simkę, jest jakiś wiatr, można jeździć traktorem, farma. No nie, jak to jest piękne i nawet ta muzyczka taka chillująca po prostu. A jak to się miło ogląda. Jeździ ten traktor, no nie mogę. Ciekawe, czy będą jakieś zwierzęta pokazane, nie. Powtarza się już teraz wszystko, mam wrażenie. Czekajcie, tutaj jest jakaś, właśnie, jakiś silos, może coś w tym stylu, jakiś, jakiś budynek. nowy. tak się staram złapać wszystkie, jakby, szczegóły. Aha. Uuu, proszę Państwa, jak to dobrze wygląda. Mam jakieś jeziorko, mam jakieś pola. O, tu są jakieś yy, te, jak to się nazywa? Yy, zapowiem, jak się nazywa to że Krowy, o. Tu są jakieś krowy, jak widzicie, więc bo, może jest szansa, że. Że jakieś, będziemy mieli takie rzeczy typu zwierzęta, pewnie będą to jakieś atrapy, no bo nie wierzę, że typek stworzyłby animacje do zwierząt i funkcjonalne takie zwierzęta. To jest jednak chyba niemożliwe po prostu, bo jakby nie mamy i moderzy, i wszyscy nie mają takich dostępów do kodów gry, żeby to robić. Natomiast coś tutaj się dzieje, jak widać. Także wow, powiem wam tyle. To wygląda naprawdę bardzo dobrze. I mamy cały taki nowy światek tutaj, jak widzicie. Czekajcie, ja trochę cofnę, żeby to zobaczyć dokładnie tutaj. Mamy jakieś tutaj miejsce właśnie z polami, coś w tym stylu, tu mamy jakąś rzeczkę, jezioro, trochę mi to przypomina Riverview z The Sims 3 w ogóle, jakiś domek w ogóle nad, nad rzeczką, coś takiego, no i samo to, że mamy nowy świat do Simsów, o czym my rozmawiamy, słuchajcie, o czym rozmawiamy, to jest coś pięknego, tutaj mamy jakąś taką bardziej community, jakby część miasta, tam też dalej jakieś pola naokoło, wszędzie tutaj ta rzeka ładnie płynie, bo rzek to wszystko pięknie wygląda, ja po prostu jestem w szoku, że... Ten typ jak potrafi takie coś z Simpsów wyciągnąć. Jaki to trzeba mieć talent? Słuchajcie, zobaczmy co tu się jeszcze dzieje. Nie wiem, czy zostanie pokazana jakaś data wydania? Marzec 2021 roku. Wow! To bardzo długo! Liczyłem, że to się pokaże wcześniej, ale rozumiem, że jakby on też, jakby wydaje mi się, że zaczął się utrzymywać z tego, co robi, z tych modów i musi troszeczkę zahajpować to wszystko, co się wydarzy. Więc jakby okej, okay, potrafię mu to wybaczyć. Uhu, no powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Zostawię łapkę w górę. Typek ma naprawdę, powiem wam szczerze, zupełnie talent. Otwarty świat już wiecie i tak, nawet tak patrzę, to wcale nie dużo mniej wyświetleń ma ten. Yy... Ten, ta właśnie farma od otwartego świata do Simsów, także typek naprawdę spełnia marzenia wszystkich nas w Simsach 4, no nie oszukujmy się. Jestem ciekawy, czy coś na jego Twitterze jest, zobaczymy sobie zaraz, czy coś ciekawego on tam zapostał, jakieś ciekawe screeny, ciekawe informacje. No i niestety na Twitterze niego nie ma nic takiego w sumie, co mógłby mówić więcej o tym swoim najnowszym pakiecie właśnie z farmą. natomiast ja myślę, że to jest też idealny moment na to, żeby wypowiedzieć się trochę, co ja bym chciał zobaczyć w takim pakiecie, a bardziej wydaje mi się w takim dodatku, bo jednak cały czas mam ogromną nadzieję, że taki, taki dodatek dojdzie, a być może jeżeli w tym pakiecie właśnie do Erniego będzie nawet połowa tego, co tak naprawdę bym chciał w takim dodatku, to będzie naprawdę dobrze i od razu teraz Was też zachęcam do dyskusji, żebyście się powiedzieli w ogóle, czy chcecie taką, taki dodatek z farmą, czy Was to jara, no i czy myślicie, że dojdzie on w 2021 roku do Simsów i czy myślicie, że ten właśnie pakiet, który Ernie wyda, będzie dobry, czy być może jednak w ogóle to, co on zrobił z Otwartym Światem Wam się nie podobało i liczycie na coś lepszego. A na co ja liczę w takim dodatku, w takim pakiecie, to na pewno takie duże, nowe miasto właśnie w stylu Riverview z The Sims 3 i bardzo bym chciał, że gdyby właśnie doszło takie miasto, to żeby EA zmieniło jego koncepcję i zrobiło jakby to miasto takim półotwartym właśnie. Co to znaczy? Półotwarte to po prostu to, że dzielnice byłyby otwarte, czyli że od domu do domu w obrębie danej dzielnicy moglibyśmy sobie przechodzić, natomiast gdybyśmy jechali do innej dzielnicy, to po prostu byśmy mieli ekran ładowania. A dlaczego chciałbym mieć półotwarte miasto Z dużymi dzielnicami To dlatego, że uważam, że świetnym dodatkiem do takiego pakietu Właśnie z farmą Byłyby konie I ja wierzę nadal, że konie do The Sims 3 W końcu, tfu, The Sims 4 W końcu się pojawią Nawet ostatnio była taka trochę burza w społeczności simsowej Bo gdzieś pojawiło się właśnie Zdjęcie promujące simsy Mówiące o tym, że w Simsach 4 Możemy mieć jednorożca No nie możemy, ale pamiętajcie, że takie Dawanie jakichś mini wskazów to jest tak totalnie w stylu EA, że być może niedługo doczekamy się jakiejś koni i być może w dodatku z farmą. Też bardzo często ćwierkają teraz o tym społeczności Simsowe, że dodatek 11 jest coraz bliżej Simsów, o dziwo, i że będzie o wiele, wiele szybciej wydany niż się spodziewamy, także ja czekam. Oczywiście standardowo idzie też na to, że tak jak w Simsach 3 mieliśmy możliwość zakupienia w storze kury i krówki, no to takie by doszły właśnie w dodatku tym farmerskim z taką wsią. Ciężka sprawa była ze świnkami, no bo jeżeli je wiecie, Jeżeli chodzi o kury i o, e, i o krowy, to możemy, jakby wiecie, zbywać jajka, mleko, a świnie standardowo pewnie no by szły tak, jak idą u nas po prostu w prawdziwym życiu, czyli niestety na mięso. E, co mogłoby oznaczać to, że kłóciłoby się troszeczkę z polityką gry family friendly. Raczej EA nie sądzę, żeby się zdecydowało. Także jeżeli byłyby same e, kury i krówki, to ja myślę, że byłoby to już spoko, no bo trudno, wydaje mi się, byłoby im właśnie rozwiązać tą kwestię sprzedawania zwierząt na mięso, i raczej jej nie jakby się t, tego jakoś sięgać. Tak mi się wydaje. Natomiast fajnie by było, gdyby też podeszli trochę do tego dodatku z takiej sprawy ekologicznej i fajnie by właśnie było, gdybyśmy mogli jakieś e eko mięso tworzyć, takie jak na przykład w ekorzyciu jakoś to połączyć. Myślę, że to by było coś fajnego, oczywiście standardowo. A chciałbym, żeby doszły jeszcze jakieś takie wiecie, duże pola, dlatego i czułbym, że te dzielnice po prostu w tym najnowszym dodatku, tudzież w tym pakiecie, byłyby duże. Traktory kombajny w ogóle uprawianie roli to też by było coś bardzo, bardzo ciekawego. I wydaje mi się, że po prostu taki wiecie, totalny wiski. Klimat, to byłoby coś takiego, na co ja bym bardzo, bardzo mocno czekał. Także być może to się w tym roku wydarzy ze strony EA, bo często też tak jest, że EA właśnie inspiruje się troszeczkę tym, co wychodzi w świecie modowym. Mam takie wrażenie, także. Mam nadzieję, że coś takiego się wydarzy, no ale na pewno też wydarzy się w marcu 2021 dzięki właśnie Erniemu. Także mam nadzieję, że będziecie czekali na tą farmę od niego, oczywiście ja będę wam ją pokazywał, zobaczymy czy warto ją pobrać, czy warto w nią zagrać. Także czekajcie na to, jestem ciekawy jakie jest wasza opinia, czy to będzie coś dobrego, czy być może jednak nie. Miejcie jakby z tyłu głowy to, że Ernie stworzył właśnie otwarty świat do Destiny 4, kiedy wszyscy myśleli, że jest to niemożliwe, a okazało się, że się da. Także no, powiem wam zupełnie szczerze... To może być coś fajnego, moi kochani. Także jestem ciekaw waszej opinii. Napiszcie w komentarzu i widzimy się już wkrótce. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Do zobaczenia, do kolejnego i pa pa!